bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale rolnikowo.pl. Dzisiaj odcinek z akcji z Rębka. Właśnie jedziemy do Karola na działkę pozbyć się gałęzi tym oto z rębakiem. Pożyczyliśmy go od naszego kolegi Bartka. Bardzo dziękujemy z tego miejsca Bartkowi za to, że nam pozwolił, że nam użyczył po prostu tego sprzętu. No i mamy zamiar całą przyczepę tej zrębki zrobić. Zobaczycie na miejscu, jak to będzie nam wychodziło. 30 z rębakiem, 60 w transporcie. I tak to się prezentuje. Były zrobione testy na podwórku, wszystko elegancko szło. Ogólnie ten rębak jest tak do 10 cm średnicy, ale wiadomo, takich aż grubych gałęzi nie będziemy do niego wrzucać, no bo nie mamy po prostu na nim sprzęgła, powinno być sprzęgło takie na wałku, żeby nic się nie stało, czy to z rębakiem, czy po prostu ze skrzynią w ciapku. Nie ma co bardzo po prostu przesadzać z tym. Też to jest sprzęt nie nasz, także nie chcemy go uszkodzić. Co, my już jedziemy, za jakieś 10-15 minut będziemy na miejscu. No i włączymy się z powrotem, jak już rozstawimy sprzęty, pokażemy wam jak to idzie. Sami jesteśmy ciekawi, bo nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim rębakiem. Po prostu tyle, co wspomniałem na podwórku u mnie. I tyle. Rozgrzaliśmy się? Co jest? Aż przygasa. Co ty, nie przejdzie? Rozjebiesz 30, kurwa. Przybywa tej przyczepie.
etapy. Stąd? Idziemy czy nie? Pozwala wam na to rozmowa. Która godzina jest? Ja też pociągiem, mam jechać między 19 a 20. No, zobaczmy jaką kurwa karę trzeba, żeby wyszedł za niego. Zapraszam, Stachu, zapraszam. No jest, coś tam się udało uwalić. W takim razie, jak nie chcecie jechać, leżę do góry fajnie. Naglak. No trochę tam wysprzątaliśmy, ale jest jeszcze tyle towaru, że jest, zobaczymy. Nawalone jest towar. Nawalone, no są takie grubsze. Wiadomo, jest tych trochę igieł. Jak to igieł? No, czapek sobie. No powolutku. Klekocze i tak. Kończymy na razie zrębkę. No, następna akcja zrębka. Nie wiem, we czwartek, jak nie będzie padać. Taka sytuacja. Co nie, Igorek? Jak ci podoba akcja lat? Jako ładna kapotka moro, widać, że pod las się ubrałeś. No nie? No powiedz coś do kamery, nie wstydź się. Co kurwa? Pozdrów widzów. Pozdrawiam. Ale tak serdecznie. Dobra, kończymy, nie będzie chopa. Jeszcze się nie spojrzy z kamerką. No nic, kończymy, żegnam się. Pomachaj, Stachu. No, gada. Jeszcze tu szybko chciałem dopowiedzieć o danych technicznych tego urządzenia, bo pewnie będziecie się pytać w komentarzach. No to jest zrębak na czterech nożach. Znaczy się ma na przykładni po dwa noże. I co? Maksymalna średnica drzewa, jaka może być tutaj gałęzi, to jest 10 cm. To jest max, bo już przekładnia niestety nie wydoli. Ogólnie sobie 30 radziła z tym bezproblemowo. A jeszcze bijakowa. Kombajn przykryty cały i zboże, które bardzo ładnie rośnie. Muszę wam pokazać, czekajcie. O, da się to przybliżyć? Nie da się niestety przybliżyć. I tak, akcja dość szybka i krótka, także wiele wam nie nagraliśmy. Dlatego tu dogrywam jeszcze o technicznych takich standardach tego sprzętu. No widzicie, R100, nie chcę tu robić żadnej reklamy. O, proszę bardzo. Tak to wygląda, jest to jakaś czujka, ale to jest do komputera, do ciągników już tych nowszych. Tak się prezentuje. Tak się prezentują noże. Przuć sosenkę. I tak, to jest zrębak od kolegi Bartka. Bardzo fajnie on robi robotę. Ja sobie go tu jeszcze przetestuję na innych patyczkach. Przetestuję, po prostu podziubałem takie patyczki. No i jeszcze na pewno będziemy nim robić, czy w tym tygodniu. Nie wiem, bo pogoda nie dopisała, dlatego filmów nie było też. Chciałem wam pokazać. Wszędzie teraz woda stoi. Widzicie tam wszystko, co się świeci, to jest woda. Przężyto, mówiliście, jak się rozsiewaliśmy nawozy, że bardzo rzadkie było. No to zobaczcie teraz, jak ładnie wygląda. Obsada była dobra. Pszenica jest gorzej, bo mówię, jest półtorej tygodnia później siana pszenica. I to już widać. No niestety ona potrzebuje więcej czasu, żeby się rozkrzewić, a tu są tereny dość mokre, takie gliniaste, a jak nie ma ciepła dużego, to ziemia się nie nagrzewa i nie chce rosnąć. I tak, wiata, teraz będzie maj, będziemy chcieli właśnie tu zacząć przy tym działać. Także wiele osób pyta, kiedy dokończymy wiatę, no to także niebawem. Kończymy wszystkie prace, które rozpoczęliśmy i będziemy po prostu tutaj działać z tym. Będą ścinane te rury, bo są zbyt wysokie, ona musi być ze spadem w tamtą stronę. Będzie tu wyrównany plac, wyrównamy i będziemy zalewali te rury w środku, dawali po dwie sztuki takich profili, żeby połapać to, żeby sztywno to było. Oczywiście pierw złapiemy, potem zalejemy. No i później będzie konstrukcja dachu i co do boków, jak to będzie przykryte, nie mam pojęcia. Z tyle dodatkowej informacji jeszcze chciałem wam przekazać, no bo mówię, padało u nas, dowaliło 50 ponad litrów wody przez jedną noc, a myśleliśmy, że już nie będzie padać po tym, jak zrobiliśmy zrębkę. Także co, to na tyle i następny odcinek będzie fajny. Możecie się spodziewać, że będzie bardzo fajny odcinek, także czekajcie na ten odcinek. Będzie to odcinek prawdopodobnie z Ursusa. Także zapraszamy i pozdrawiamy. Na razie.